mówienia. Będziemy się tutaj korygować. Proszę, ma pan do przełączania swojej prezentacji. Ja miał pan prezentację. Tak. Nie mam w ogóle żadnej prezentacji. Nigdy w życiu nie. Czy ja mam mówić, czy dzień dobry, czy mam zostać zapytany o coś, czy ja mam mówić tak sam z siebie? Chyba trzeba uzgodnić z panem o techniki. Nie, bo ja, mi nie jest potrzebna technika. Chodzi mi o samą wypowiedź, czy ja mam. Dobra. Nazywam się Jarosław Mikołajewski, tak? Jestem poetą, pisarzem, reporterem i tak dalej. Tak. I pracuję tutaj w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Jestem kierownikiem działu naukowo-oświatowego i właściwie codziennie oprowadzam wycieczki szkolne albo wycieczki ze szpitali na przykład. Nie słychać pana. Nie słychać mnie? Teraz jest lepiej, tak? Dobrze. No to należy zawsze strukturę tego mikrofonu wyczuć. Oraz uniwersytety trzeciego wieku i no wszystkie grupy, które chcą jakichś wyjaśnień o wystawie mickiewiczowskiej. Mickiewiczem, to tylko tytułem wprowadzenia, zajmuję się głównie jako poeta, to znaczy Mickiewicz mnie zainteresował jako poeta. Ja się po prostu w nim najpierw zakochałem, a dopiero potem zacząłem poznawać jego życiorys, jego biografię, a pierwsze były dzieła w każdym razie. I w ogóle jestem italianistą i to jest... I o tym powiem, dlatego o tym wspominam. Dlatego, że jestem zafascynowany związkami Mickiewicza z Dantem. Z Dantem Alighieri, którego przetłumaczyłem, tak, Boską Komedię. 2 lata temu wyszła w wydawnictwie literackim ta moja edycja. I to jest w ogóle porażające. Znaczy te związki są porażające, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą część Dziadów. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, to nie jest odkrycie, to nie jest interpretacyjne. O tym się mówi, to zostało jakoś przeanalizowane. Natomiast zawsze oryginalne są, jest gęstość i rodzaj przeżycia, które się za tym kryje, czyli rodzaj odkrycia, do którego dochodzimy. Tak? Ja najpierw się dowiedziałem o tym, że Mickiewicz przetłumaczył napis na bramie piekielnej. I ten napis na bramie piekielnej w przekładzie Edwarda Porębowicza chcę Państwu przeczytać. W przekładzie Edwarda Porębowicza, Edward Porębowicz w XIX wieku, który zdał sobie sprawę z tego, że Mickiewicza nie pobije, jeśli chodzi o tę taką formę epigramatu, to zrezygnował z własnego tłumaczenia początku trzeciej pieśni i dał właśnie Mickiewicza, formę mickiewiczowską. I to jest, brzmi ten napis na bramie piekła. Dante wchodzi z Wergilim, wchodzą i wita ich, no już po początku, czy po przedpieklu, wita ich brama piekielna po prostu, na której jest napis ten znany bardzo i który my bardzo często cytujemy, porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie, prawda? Tak jest w oryginale i tak nie jest, ale posłuchajmy, jak to przetłumaczył Mickiewicz. Przeze mnie droga w miasto utrapienia, przeze mnie droga w wiekuiste męki, przeze mnie droga w naród zatracenia. Jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki, wzniosła mnie z gruntu potęga wszechwłodna, mądrość najwyższa, miłość pierworodna. No i ten przepiękny przekład jest przekładem mickiewiczowskim i ja bezczelnie przetłumaczyłem po swojemu, dlatego że zadania mojego przekładu były zupełnie inne. To znaczy, ja chciałem dać przekład dosłowny, to znaczy tak, żeby każde słowo odpowiadało każdemu słowu. Czyli to ma być, to jest zgodny z zamiarem, to miał być przekład brzydki, ale absolutnie dający pojęcie o tym, co jest napisane przez samego Dantego. Przeze mnie dokładnie, przeze mnie się idzie do bolesnego miasta, przeze mnie się idzie do wiecznego bólu, przeze mnie się idzie między zgubionych ludzi. Sprawiedliwość poruszyła moim wzniosłym twórcą, zrobiła mnie Boża moc, najwyższa mądrość i pierwsza miłość. Mickiewicz na początku, przepięknie, ja brzydko, ale w każdym razie odpowiadam za każde słowo, że ono odpowiada oryginałowi dantejskiemu. Tak? Słowo
Lasciate ogni speranza voi che entrate. Tak? No, przynajmniej zaraz, jak ja z pamięci to powiem, mogę znaleźć w telefonie i zaraz Państwu odczytać, ale permessi va nell'eterno dolore, permessi va nella perduta gente, l'amore mosse il mio primo fattore, nie pamiętam, jak jest po włosku dalej. W każdym razie kończy się to lasciate ogni speranza voi che entrate. Chcę od razu powiedzieć, jako że kończy się rok Gombrowicza, że Gombrowicz zrobił z tego wielką kpinę, ale taką kpinę ogromną. W dzienniku zapisał, że to jest bezczelność ze strony Dantego. Bo jak można napisać, zrobiła mnie najpierwsza miłość, a potem napisać poemat, gdzie każda strona to jest wykaz tortur i mąk, którym poddawani są ludzie. No więc to warto przeczytać i warto być świadomym tego głosu polemicznego w stosunku do Dantego. Jeżeli Państwo mają ochotę, to na stronie Muzeum Gombrowicza we Wsoli, czyli pod Radomiem, jest zarejestrowany spektakl, który ja napisałem i który wykonują Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. To jest taki dialog pomiędzy Gombrowiczem a Beatrycze, która mu udowadnia, że nie ma racji. Przynajmniej próbuje mu udowodnić. I kpi sobie z samego Gombrowicza, co nie jest łatwe, natomiast doprowadza Gombrowicza do tego, że ten nienawidzący poezji człowiek sam pisze poezję, sam pisze wiersz, którym jest fragment właśnie tego dziennika. Ja chcę Państwu powiedzieć, bo zebraliśmy się po to, żeby rozmawiać, rozumiem, o romantyzmie, o Mickiewiczu, więc nie będę mówił o Dante od samym sobie, ale jako o ewentualnym punkcie odniesienia dla Mickiewicza i też, no mając pół godziny, właściwie ten czas się skurczył do 20 minut, powiem tylko, co mnie tutaj zafrapowało z punktu widzenia samego Mickiewicza. Otóż Mickiewicz musiał być tym zafascynowany. Wyobraźcie sobie, że istnieje, że Mickiewicz siada i tłumaczy początek. To nie jest tak, że wyobraźmy sobie fizjologicznie, jak to wygląda, czyli organicznie. Ktoś siada i tłumaczy kawałek, tłumaczy początek największego dzieła literackiego wszechczasów. Tak uważał Eliot na przykład. Tak? I wielu to potwierdzają. Siada, to nie jest tak, że się kończy na tych dwóch tercynach. Mickiewicz nie znał włoskiego. Mickiewicz próbował poznać włoski, znał łacinę. Ale włoski to nie jest łacina, wbrew pozorom. Więc ze słownikiem i ze swoimi włoskimi konsultantami tłumaczę akurat ten fragment. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć ten fragment, bo może to jest pomysł na przyszły rok, żeby zobaczyć Mickiewicza, to jest w tak zwanej Tece Moszyńskiego, ja wyśledziłem to, wytropiłem, w Zamku Królewskim w Warszawie. Tak? Tam można by się zwrócić do działu rękopisów i tam może, gdyby Państwo zechcieli, to mogą Państwo uzyskać dostęp. Ja widziałem ten święty rękopis dla mnie. To jest taki szkicownik, gdzie Mickiewicz pozostawiał czy zapisał tak zwane dzieła pomniejsze. Między innymi właśnie te dantejskie. Dzień dobry panie profesorze, ja dopiero teraz pana poznałem. Pan profesor Żońca, razem w radio rozmawiali o Mickiewiczu. To było dla mnie arcy interesujące, ale wcześniej pana wysłuchałem pańską. Dzięki. Cieszę się, że pana widzę. Zaszczyt. I ja mówię, skąd znam tego człowieka? Jezus Maria, dopiero teraz sobie uzmysłowiłem. Tak czy inaczej, proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś siada i, bo to jest charakterystyczny fragment Boskiej Komedii, to jest taki fragment, który został przetłumaczony przez bardzo wiele osób. Przez Asnyka, który w ogóle wszystko pokręcił, zrobił jakieś inwersje. Tak? Ten fragment jest bardzo frapujący, bo napisać coś takiego, taki epigramat można powiedzieć, taki napis, taką inskrypcję, no to jest zadanie dla takiego językowego ekwilibrysty, można powiedzieć. Otóż, ale prawdziwy poeta się na tym nie zatrzyma. To znaczy, dobrze, przetłumaczył te dwie znaczące tercyny, no ale to jest maksyma. Poeta nie jest autorem maksym. Te maksymy są wyciągane z jego dzieł. Poeta nie jest nasycony wtedy, kiedy napisze sentencję, bo sentencja nie jest poezją. Sentencja jest formą poetycką, ale kiedy poeta pisze, to nie pisze po to, żeby coś zamknąć, tylko po to, żeby zejść w głąb albo żeby coś poszerzyć później. I Mickiewicz idzie dalej.
Mickiewicz nie zatrzymuje się na tym, ale nie pozostawia nam śladu translatorskiego, to znaczy nie zostawia nam przekładu dalszej części trzeciej pieśni Boskiej Komedii. Tylko pozostawia nam pamięć o niej w Dziadach właśnie, w drugiej części zwłaszcza. Pozostawia nam o niej pamięć, bo nagle w drugiej części pamiętamy, przychodzą duchy też, które nie mogą zostać pożegnane, nie mogą rozstać się z ziemią. Dlaczego? Dlatego, że nie przeżyły jeszcze dość tej ziemi. To jest taka pochwała doświadczenia właśnie, pochwała przez negację tego, co oni zrobili. To jest mamy we wszystkich możliwych przykazaniach, we wszystkich możliwych cnotach, mamy wymienione wartości pozytywne i wartości negatywne. Natomiast nie mamy wartości egzystencjalnej. Mickiewicz daje nam wartość egzystencjalną. Trzeba żyć. Ja to Państwu potwierdzam jako poeta. Trzeba żyć po prostu, bo inaczej się nie napisze niczego. Wielkim odkryciem dla mnie, jako młodego poety, było przeczytanie takiej książki, pamiętniki Malte Lauritza, Rainera Marii Rilkego, a potem listów do młodego poety. I on właśnie mówi dokładnie, to znaczy pisze, to jest bardzo bliski oryginałowi, fragment, mam 28 lat i niczego jeszcze nie napisałem wartościowego, dlatego że myślałem, że poezja to są uczucia, a poezja to są doświadczenia. I tam wymienia, co trzeba przeżyć, żeby napisać jeden dobry wiersz. Ileś tam nocy przy łóżku konającego, ileś tam nocy miłości i tak dalej, i tak dalej. Są wymienione te stany doświadczenia. I to jest o doświadczeniu. I Mickiewicz, ja nie wierzę, żeby on się zatrzymał na tym, tylko on czytał dalej tego Dantego i z tego Dantego potem wyciągnął korzyści absolutnie dla własnej poezji. Co pisze Dante? Dante pisze... Stamtąd westchnienia, płacz, zaraz po tym napisie piekielnym, stamtąd westchnienia, płacz, lament chorałem biły o próżni bezgwiezdnej tajniki, więc już na progu stając zapłakałem, okropne gwary, przeliczne języki, jęk bólu, wycia, to ostre, to bledsze i rąk klaskania i gniewu okrzyki czyniły wrzawę na czarne powietrze lecącą wiru wieczystymi skręty jak piasek. I... Uwaga, Dante, mistrzu spytałem, skąd ten chór boleści, kto ów lud taką snać rozpaczą zdjęty? On rzekł, uwaga, męczarnię takiej podłej treści znoszą w tym miejscu te dusze mizerne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ewangeliczne lepiej być gburem niż letnim. Tak? Najgorsza jest letniość ewangeliczna, czyli najgorzej jest nie żyć tak naprawdę. Najgorzej jest nie doświadczać, unikać doświadczenia, tak? Ja pamiętam, jak zaczynałem pisać wiersze, to Krzysztof Karasek, wielki poeta, powiedział mi, słuchaj, po prostu trzeba się przejechać wątrobą po bruku, no, co tu dużo mówić, bez tego nie ma co pisać, po prostu, nie ma sensu. Ma rację, absolutnie, powtórzę to za nim. Ale męczarnie takiej podłej treści znoszą w tym miejscu te dusze mizerne, które bez hańby żyły i bez cześci. Tak? Są zaś wmieszane między owe bierne rzesze aniołów, które samolube żyły ni wrogie Bogu, niż ni te wierne. Niebo ich nie chce, gdyż niosłyby zgubę jego piękności. Piekło je wyklucza. Czyżby z nich gorsi mogli zyskać chlubę? I to jest ten fragment, który jest takim jednym z prześladujących, najbardziej prześladujących mnie fragmentów Boskiej Komedii. Ja dałem inny przykład, może bardziej czytelny dla współczesnego czytelnika, bardzo dosłowny. Chcę Państwu powiedzieć, krótko mówiąc, chodzi o to, że tak naprawdę istnieje poza wszystkimi duchami, które niestety wpadły w sidła takiego grzechu, albo które upodobały sobie jakąś cnotę, i zyskały przez to jakąś pochwałę, jakąś nagrodę, albo też karę okropną. Ta kara jest zawsze przyznawana u tego przez zemstę. Tak? To jest taka zasada, która się nazywa contrapasso, czyli odwet. Jeżeli na przykład ktoś kochał zmysły i kochał się kochać zmysłowo, to zostanie skazany na wieczne niedotykanie na przykład. Tak? To jest taki rodzaj kary.
To są te męki dantejskie, których się doświadcza mniej więcej, tak? Jeżeli ktoś jest żarłokiem, to będzie cierpiał wieczny głód i tak dalej, i tak dalej. A te dusze, które nie dotknęły ani zła, ani dobra, po prostu będą cierpiały na wieczną pustkę. I to jest, i Mickiewicz, zwróćcie na to uwagę, tłumaczy ten początek tej trzeciej pieśni. Idzie dalej, znajduje taki oto opis, szalenie sugestywny u Dantego, bo to jest wielka, sugestywna poezja naprawdę, w oryginale, bardziej niż w jakimkolwiek przekładzie na język polski. I on dochodzi do tego i w tym samym okresie pisze drugą część Dziadów. To nie może być przypadkowe. Ten wpływ Dantego jest dla niego wielki. Nie tylko zresztą w tym, to znaczy jest wpływ wielki również, poeta poetę rozpozna po wspólnej problematyce. Na przykład jest problematyka emigracji. Dante był emigrantem, bo został skazany na śmierć i wygnany ze swojej Florencji. I to nie jest tak, że jak się jedzie do jakiegoś innego miasta, na przykład do Padwy, do Bolonii i się spotyka swoich rodaków, to natychmiast im się rzucamy na szyję. Na początku może nawet tak. O rodaku, o Polaku, o Włochu, o Toskańczyku. Tak? Bardzo wiele jest tych odwołań u Dantego do toskańskiego, do bycia Toskańczykiem, bycia Florentczykiem. To jest tak, ale potem odkrywa, że jesteś zmuszony na to towarzystwo ludzi, z którymi tak naprawdę duchowo nic cię nie łączy po prostu. Czyli pewien rodzaj dyskomfortu. Wielki dyskomfort. Mickiewicz, jak wiemy, takiego dyskomfortu bycia wśród rodaków nieciekawych albo brutalnych może, tak? Może wulgarnych, po prostu doświadczał. Bardzo dużo jest tych zbieżności. Jeżeli będziemy chcieli, a będę miał nie 20 minut, tylko więcej, to w przyszłym roku może Państwu to wszystko opowiem, ale zresztą o tym opowiadam na co dzień. Mogą Państwo sobie jakąś lekcję zamówić na przykład u mnie i mogę Państwa oprowadzać po wystawie i opowiadać głównie o Dante. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem jestem zachwycony tym, że Państwa jest tak dużo i Państwo są tak cudnie ubrani niektórzy, a ci, którzy nie są ubrani od zewnątrz, to są ubrani na pewno od środka, tak to czuję. I jestem po prostu, nie wiem, wzruszony, no naprawdę. Nie kryję nigdy wzruszenia, ale też nie kryję niewzruszenia, muszę Państwu powiedzieć po prostu. Jak czasem jestem niewzruszony, to widać po prostu. A tym razem jestem szalenie wzruszony. I ci Państwo, którzy rysują tego Mickiewicza i go tam sprzedają na początku, ja zaraz kupię po prostu, bo bardzo kocham grafikę zresztą i doceniam zawsze talent. Szalenie jestem zaszczycony tym, że pan profesor Żońca siedzi w pierwszym rzędzie, w pierwszej ławce na mojej lekcji. Boże drogi, to w ogóle jest nie do pomyślenia. Dziękuję profesorze. I że Państwo są... I bardzo dziękuję i szkoda, że tak krótko, ale w przyszłości rozwinę się bardziej, jeżeli Państwo tak dadzą mi te więcej niż ten czas. Dobra? Dziękuję. Do widzenia. Do miłego. Dobrych obrad.